pan użył takiego epitetu jak spektakularne zatrzymanie. A po co się spektakularnie zatrzymuje ludzi, panie mecenasie? Żeby wywołać efekt mrożący. Ten efekt mrożący jest ostatnio dość często przywoływany. Tak? Samo to stwierdzenie, że mówimy o efekcie mrożącym. Mówiliśmy o tym przy zatrzymaniach na krakowskim przedmieściu. Mówimy o tym przy uchylaniu immunitetu dla sędziów, prokuratorów. I tak samo możemy mówić w tym przypadku. No to z pewnością jest to spektakularne zatrzymanie. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której funkcjonariusze CBA oczekują pod salą rozpraw na adwokata czy na pełnomocnika, czy obrońcę w tym przypadku, który opuszcza salę po to, żeby go w tym momencie zatrzymać. Mało tego, przy takim zatrzymaniu muszą uczestniczyć przy przeszukaniach, zwłaszcza kancelarii czy domu, jeżeli są tam przechowywane także akta spraw, które są prowadzone, przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokatów.